Niedopuszczalne jest, żeby potencjalny pracodawca kontaktował się z byłym pracodawcą kandydata do pracy bez uprzedniej zgody kandydata do pracy. Nadto, jeżeli nawet kandydat do pracy dostarczy potencjalnemu nowemu pracodawcy referencję, nowy potencjalny pracodawca nie ma uprawnień do kontaktowania się z byłym pracodawcą takiego kandydata do pracy celem uzyskania dodatkowych informacji. Należy również pamiętać, że od 4 maja 2019 roku obowiązuje nowe brzmienie artykułu 22 z indeksem 1 kodeksu pracy, który wskazuje nowy zakres danych, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy czy od pracownika. Dlatego też pracodawcy powinni zweryfikować kwestionariusze osobowe dla kandydata do pracy czy dla pracownika celem weryfikacji, czy nie pozyskują nadmiarowych danych, co jest oczywiście w tym momencie niezgodne z prawem.